Nazywam się Malwina, jestem żoną Tadeusza, który jest w tym kościele od ponad 4 lat. Zacznę od takich słów, które w sumie śpiewamy co niedzielę, a które ponad 30 lat musiały do mnie dotrzeć, zanim zrozumiałam, o co tak naprawdę chodzi. Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam i to zwyciężam każdego dnia. Ja pierwszy raz nawróciłam się w 2001 roku, byłam w kościele katolickim. Pochodzę z rodziny dosyć normalnej, nie mam żadnych specjalnych traum na swoim koncie, oprócz tego, że moi rodzice bardzo wcześnie się rozwiedli, gdyż kiedy byłam niemowlęciem, oni się rozstali. Mój ojciec był socjopatą, psychopatą i eleganckim alkoholikiem, natomiast mnie to w życiu nie dotykało tak na co dzień, gdyż nie mieszkałam z nim. Ale dotykało mnie inaczej, na odległość, ale dotykało. Ponieważ był odrzucony, teraz wiem, dlatego, że nie znał Pana Boga, nie znał Jezusa, to odrzucenie wyciągnął od swoich rodziców i przekazywał dalej mi i mojemu bratu i naszej rodzinie. Ona się rozpadła, ale ja z tym odrzuceniem weszłam w życie, w swój związek, w swój poważny związek z moim przyszłym mężem, i był on nacechowany różnymi nieciekawymi rzeczami. Tak jak mówię, pierwszy raz nawróciłam się w 2001 roku w kościele katolickim. Wyjechałam na studencką oazę, tam poznałam Jezusa. Oddałam Mu swoje życie, spotykaliśmy się, wróciłam po tej oazie. Też chodziłam na spotkania, ale nic się nie działo. Nic się nie działo, dlatego że nie miało prawa się dziać. Dlatego że nikt mi nie wytłumaczył, że Jezus za mnie umarł i co to tak naprawdę znaczy. Słyszałam jednak w kościele, że Bóg nas doświadcza. Bóg nam daje cierpienie, żebyśmy nieśli ten krzyż. Ale ja nie rozumiałam, dlaczego Bóg, dlaczego miłość ma nam dać obciążenia. Nikt nie potrafił w kościele katolickim mi tego wytłumaczyć. Pytałam również, dlaczego świat jest tak doświadczany, dlaczego Bóg pozwala na śmierć małych dzieci, głód i inne nieszczęścia, wojny. Nie uzyskałam odpowiedzi, przez co tak naprawdę odwróciłam się od Boga. Nie lubiłam Go. Nie mogłam zrozumieć, jak to się dzieje, że On na to pozwala. Nawrócenie mojego męża spowodowało to, że na początku reagowałam alergicznie, ponieważ on bardzo chciał, a ja jeszcze bardziej nie chciałam, jak on chciał. Gdy zalewał mnie słowem, na mnie to działało alergicznie, dlatego że ja cały czas widziałam tego Boga jako to cierpienie, które mam nieść. Byłam tak zniechęcona, ale po jakimś czasie zobaczyłam, że mój mąż się uśmiecha. Zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego w jego życiu jest tyle szczęścia, a ja na co dzień muszę się spierać z każdą rzeczą. Muszę się dużo uczyć, muszę wsadzać w trud, w pracę, a jemu wszystko przychodzi tak po prostu. Bierze, modli się i za chwilę to ma. Zaczęłam się przyglądać jego życiu. Zaczęłam patrzeć, co robi, zaczęłam patrzeć, co czyta. Wzięłam tą Biblię, którą miałam od 2001 roku i otworzyłam ją. Poczytałam trochę, przyglądałam się jego życiu i w pewnym momencie z całą mocą dotarło do mnie. Jezus 2000 lat temu oddał za mnie życie, za mnie, za grzesznika, za osobę, która chodziła własnymi drogami, która chodziła za rękę z diabłem na co dzień, nie wiedząc o tym albo nawet wiedząc. On umarł za mnie, a ja dzięki tej śmierci, dzięki jego męczeńskiej śmierci mogę być mocna, mogę być silna, mogę być zdrowa i mogę mieć wszystko. I zrozumiałam, że mogę wszystko w tym, który jest we mnie. I ten, który jest we mnie, jest silniejszy niż ten, który jest na zewnątrz. Amen. 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 Przyjaciele, zobaczcie, prosta rzecz. Dzięki, Malwinka. To jest duża sprawa, ponieważ dociera do człowieka informacja o tym, że Bóg jest wielki. Wiecie, w naszym kraju my otrzymujemy ustawiczną informację, że Bóg jest gdzieś daleko. On jest wielki, ale nie dla nas. Nie dla nas osobiście. Nie ma tego wkodowanego w nas. Jest wkodowane w nas to, że musimy jakoś zasłużyć, że musimy się wkupić w Jego łaski, że musimy być tacy lub inni. I ludzie stają przed potężnym dylematem życiowym, bo nie potrafią. I powiem wam,
bardzo dobrą nowinę. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który mógłby sprostać wymaganiom Bożym. Dlatego Bóg sam zszedł na ziemię, sam stał się człowiekiem, sam stał się swoim własnym wyznawcą, żeby sprostać swojej sprawiedliwości. Potem umarł na krzyżu, zamknął etap homo sapiens i rozpoczął nowy etap. Etap chrześcijaństwa. Chrześcijanin to jest człowiek, który przychodzi do Boga w takim stanie, w jakim jest i mówi, kurczę, nie daję sobie rady i w dodatku jeszcze potem idę do piekła. Pomóż mi w ogóle, jeżeli jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś potężny, jeżeli kochasz człowieka, to przyjdź i pomóż mi. Ja wierzę w to, że umarłeś za moje grzechy, że przebaczyłeś mi, że wstałeś z martwych i uznaję Ciebie jako Pana. I to nastąpiło w życiu Malwiny i to nastąpiło w moim życiu. I teraz każdy człowiek może tak zrobić. Nie musimy być z daleka od Boga.